Dzień dobry wszystkim. Tutaj ponownie Piotrek, filmoznawca i fan najwyższej jakości. Kontynuujemy nasz unboxing tego ogromnego pudła, które dostałem od dystrybutora Galapagos, czyli ekspertów od domowej rozrywki. Ostatnio była Gra o Tron, a co będzie dzisiaj? No, dzisiaj pora na przygody z czasem. Tenet. Dzięki magii montażu pozbyliśmy się tego pudełka z biurka, a ja mogę skupić się na tym oto bardzo fajnym wydaniu domowym filmu Tenet Christophera Nolana. Zanim rozpakuję w ogóle ten film, to może kilka słów właśnie o tej produkcji. Jest to dzieło wyjątkowe, jest to dzieło, które dla wielu było symbolem walki z koronawirusem. Christopher Nolan uparł się, to jest bardzo uparty facet, uparł się, żeby ten film wyszedł w kinach. Ale słuchajcie, no mówmy się, to jest film Nolana, czyli trzeba go obejrzeć kilka razy, żeby go doskonale zrozumieć, albo żeby go w ogóle zrozumieć, szczerze mówiąc. Więc wydanie domowe i to w super jakości 4K to jest po prostu coś, na co z pewnością wielu kinmanów po prostu czeka. Ja także czekałem i się mega cieszę, że to wydanie trafiło w moje ręce. No cóż, koniec tego wstępu. Rozerwijmy opakowanie i sprawdźmy, co się kryje w środku. Standardowo tekturka odchodzi. Swoją drogą, jak wiecie, tytuł Tenet to jest palindrom, czyli wyraz czytany tak samo od tyłu i od przodu, więc jakbym tego wydania nie postawił, tak byście mogli to łatwo przeczytać. No i co my tutaj mamy, moi drodzy? Oczywiście eleganckie pudełko, ja strasznie lubię te czarne wykończenia płyt 4K Ultra HD Blu-ray. A w środku nie jedna, nie dwie, ale aż trzy płyty. Oczywiście na wstępie dostajemy danie główne, czyli film w jakości 4K Ultra HD ze świetnym dźwiękiem Dolby Atmos i po prostu no, taką jakością, że zwala z nóg. A potem dostajemy film po prostu wydanie Blu-rayowe oraz dodatki, także na płycie Blu-ray. Wiecie co, ja wam powiem, że tak jak wspominałem, to jest film Nolana, więc bardzo dobrze byłoby go obejrzeć jeszcze raz, bo to jest dzieło dość zawiłe i ono zostało w ogóle tak sprzedawane, że to jest coś, czego musimy doświadczyć i należycie zrozumieć. Ja oczywiście nie przesadzałbym z tymi stwierdzeniami, że ten film jest jakiś trudny w odbiorze. Nie, bo to jest wciąż bardzo fajne, takie bondowskie kino akcji, ale z takim typowym nolanowskim smaczkiem i pomysłem. Mamy tutaj całą masę scen, które wyglądają jakby były zrobione przy użyciu całego zastępu komputerów, a tymczasem Nolan, jak to Nolan, większość z nich nakręcił po prostu na planie, bez użycia efektów specjalnych. Jeden z artykułów w sieci mówił, że w tym filmie jest mniej CGI niż w typowej komedii romantycznej i uwierzcie mi, to widać. Tak właśnie jest. W większości używa się tu tak zwanego reverse, czyli akcja filmu biegnie do tyłu i często też do przodu w tym samym czasie, a osiągnięto to po prostu trikami. I wiecie co wam powiem? Właśnie w takiej jakości 4K Ultra HD to idealnie widać, że tu nie ma magii komputerów. To nie są, to nie są jakieś komputerowo wygenerowane światy, potwory, maszyny czy superbohaterowie. To jest po prostu żywa, czysta akcja na planie. I tak teraz kręci Nolan. I chyba tylko on. Chyba wszyscy pamiętamy, że Nolan na planie rozbił prawdziwy, wielki samolot pasażerski. A jeśli kręcił na otwartej wodzie, to kręcił na otwartej wodzie i cała ekipa siedziała właśnie w tej wodzie. Zaskoczenie. Słuchajcie, i to wszystko możecie obejrzeć, zacznę trochę tak od końca, taki film, czyli zaczynam od końca, że na tej płycie z że na tej płycie z dodatkami specjalnymi mamy po prostu całą masę materiałów o tym, jak ten film kręcono, o castingach, fabule, scenografii, plenerach, kostiumach, muzyce, po prostu wszystko, więc warto to sobie obejrzeć po obejrzeniu filmu, żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda naprawdę magia kina. Oczywiście Nolan nie byłby Nolanem, gdyby nie umieścił w filmie całej masy ujęć zrealizowanych za pomocą kamery IMAX, czyli przygotujcie się, że o ile oczywiście film jest podany w 4K, to rozmiar ekranu będzie się co jakiś czas zmieniać, ponieważ sceny nakręcone kamerami IMAX będą wypełniały cały ekran telewizora, zaś pozostałe sceny będą miały te charakterystyczne paski czarne, więc to nie jest problem z waszym telewizorem, to nie będzie problem z płytą. Tak po prostu jest u Nolana bodajże od chyba już 10 lat. Musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Pamiętajcie, że do tego typu filmów potrzebujecie telewizora z 4K, potrzebujecie kabla HDMI w wersji drugiej i potrzebujecie także odtwarzacza 4K. To jest według mnie świetny prezent dla fana kina, dla fana Nolana, dla fana filmów akcji, dla fana filmów długich i bardzo głośnych. Myślę, że osoby, które mają w domach kino domowe, będą szczególnie zachwycone przede wszystkim jakością obrazu oraz jakością dźwięku. Tak jak wspomniałem, to jest bardzo, bardzo głośny film, to wszystko jest tam strasznie dynamicznie, wszelkie wystrzały, wybuchy, wszelkie poślizgi, kraksy, tłuczone szkło, no naprawdę uszy może nie bolą, ale są wystawione na próbę. Podsumowując, jeśli macie ochotę zrobić sobie albo komuś prezent, jeśli macie ochotę zaopatrzyć się w jeden z tych najgłośniejszych, faktycznie najgłośniejszych, ja się dziwię, że jest głośna, wsadzam do góry nogami, to wtedy Tenet jest po prostu idealnym wyborem. Polecam go serdecznie, to jest taki trochę symbol tego kinowego roku i warto mieć Tenet na 4K w swojej domowej kolekcji. A co będzie w kolejnym odcinku? No, zdradzę tylko tyle, że będzie bardzo podobnie. Do zobaczenia. Cześć!